Zaczniemy od takiego bardzo archaicznego tekstu. Bardzo dawne czasy, Księga Jozuego, 7 rozdział, od 2 wersetu do 26. Nie wolno niczego sobie przywłaszczyć, trzeba wszystko zniszczyć z tego, co należy do tego wrogiego ludu. Ale no jednemu z tych żołnierzy no bardzo się spodobała taka miła paczuszka, sztabka złota, trochę srebra i jakiś płaszcz bogaty, nie? Dobra, jakaś cenna tkanina, no i stwierdził, że to żal, żeby się marnowało, żeby to niszczyć, palić, czy tam jakoś jeszcze w inny sposób się tego pozbywać, że przecież no, nikomu nic złego się nie stanie, jak takie cenne rzeczy się zachowa dla siebie. Nie? Tak też zrobił, nic nikomu nie mówiąc, zakopał to w namiocie swojego, w piasku pod namiotem, pod swoim namiotem. I Izraelici wyruszają do następnej bitwy. No patrzą, że jakieś bidne miasteczko, to nie będą całej armii tam wysyłać. Wywiadowcy mówią, wystarczy tam parę tysięcy wysłać z tej kilkuset tysięcznej armii. Wysłali naprawdę skromniutki oddział i nagle się okazało, że jest klęska, że Bóg nie daje powodzenia. Wcześniej we wszystkich bitwach, które Bóg im nakazał, odnosili wielkie zwycięstwa, mieć wielkie błogosławieństwo, a tutaj jest klęska i zabici. 36 ludzi zostało zabitych. Skutek jest taki, że cały Izrael traci morale. Mówię, no teraz po co myśmy przechodzili przez ten Jordan? Już trzeba było zostać na drugim brzegu. Jozue podjął inną metodologię rozwiązania problemu. No, stwierdził, że coś jest nie tak w relacji między ludem Bożym a Bogiem, że Bóg do czegoś takiego dopuścił. Bóg mu przedstawia sprawę trochę inaczej. Zobaczcie, znajdźcie ten werset, gdzie Bóg opisuje, co się stało. To są ciekawe określenia. Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Chorobą dzisiejszego czasu jest zminimalizowanie znaczenia grzechu. Że kiedy mowa jest o grzechu, to nie używa się słowa grzech. A najlepiej użyć jakichś takich słów, które nie budzą emocji. Na przykład, dajcie przykłady, jak nazywa się dzisiaj grzechy? Błąd. Minięcie się z prawdą. Tak, jakieś minięcie się z prawdą, tak. Jak wpadka. Jeszcze nazywam? Jak? Wpadka. Wpadka, tak. Zdarzyło się coś. Pogubił się, tak. Czyli coś takiego, nad czym nie warto się tak specjalnie pochylać. Czyli tak, nie używa się słowa grzech, ani żadnego innego słowa, które niesie negatywne konotacje. Używa się określeń zastępczych, neutralnych lub miłych. Tak na przykład takich wzbudzających litość, na przykład no pogubił się, dobre określenie to jest. I od razu serwuje się jakąś formę zmiękczenia. No wszyscy jesteśmy grzesznikami, no to tak się nie mówi, no wszyscy błądzimy, albo no nikt nie jest doskonały, o teraz tak się wszyscy pocieszają, albo no wszyscy dzisiaj to robią. Albo tam jakieś już psychologizmy takie typowe, jak trudne dzieciństwo, wpływ społeczeństwa i tak dalej, nie? To jest wytwór naszych czasów. To, co się o grzechu mówi w świecie, to w pewnej mierze będzie przenikało do Kościoła. Także my mamy tak, a zobaczcie, jak ma Bóg. No, bo zakładamy, że Bóg jest niezmienny, nie? Kiedy wtedy tak ostro potraktował to powinięcie się nogi, ten uzasadniony skądinąd czyn Achana potraktował w ten sposób, to i dzisiaj grzechy traktuje w ten sposób. I mówi, Izrael zgrzeszył. Naruszyli moje przymierze. Pierwszy jak gdyby wymiar grzechu. To jest naruszyli to, na cośmy się zgodzili. Bóg się nie zmienia. Nie zmienia się w sensie swojego charakteru. Zmienia swoje metody działania,
dydaktycznie w różny sposób przekonuje, ale jego moralny charakter się nie zmienia, a stosunek do grzechu jest częścią moralnego charakteru. Czyli miał taki stosunek do grzechu tam, wiemy, że dzisiaj ma taki sam. No a teraz przejdźmy już na te elementy, które nie da się tak łatwo przenieść, które nie są, nie ma tu pełnej analogii z naszą sytuacją, no ale warto sobie je uświadomić. Zobaczcie, co się stało w sytuacji, kiedy jeden z tego paromilionowego zgromadzenia Bożego, czyli jeden z tych prawie miliona mężczyzn, zgrzeszył. Jak zmienia się stosunek Boga do całego narodu, do całego zgromadzenia? Jeden człowiek się w ten sposób zachował, a konsekwencje ponieśli wszyscy. Czyli najpierw widzimy, pierwsza rzecz związana z grzechem, to jest złamanie Bożego prawa. To jest uderzenie w to, co Bóg powiedział. Druga rzecz, to tutaj widzimy na podstawie Izraela, że to przyniosło zgubne skutki dla całej społeczności. Czyli to możemy przerzucić na naszą sytuację, czy nie. Teraz nie rozstrzygajmy jeszcze. Obserwujemy to, co się stało w Starym Testamencie. I zobaczcie, że te... Zobaczmy teraz jeszcze, jakie to były skutki. Tu jest kradzież. Nie? On ukradł tam trochę tego dobra. Ale jakie są skutki? Jest śmierć 30 ilu? 36 żołnierzy. Jest hańba dla Kościoła. I jest też wpływ na całe to zgromadzenie. Po tej, już nie, bo oni o grzechu jeszcze nic nie wiedzą. Nie? To jest ważne, że oni o grzechu już nic, jeszcze nic nie wiedzą, a już mają 36 trupów i już mają lament wielki, mają już hańbę w oczach swoich wrogów i lament wewnętrzny. Jozue pada przed Bogiem i pyta. No, Bóg mu, jak widzimy, odpowiada, że Izrael zgrzeszył. Proszę, zobaczcie, że nie mówi, że Achan zgrzeszył. Nie, mówi, Izrael zgrzeszył. I mówi, nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Czyli Jozue już wie, że w Izraelu nastąpił grzech. On nie wiedział o tym, a teraz już wie. I Bóg mu każe teraz podjąć natychmiastowe działania na celu uzdrawiające, oczyszczenia sytuacji w Kościele, w Ludzie Bożym. No i mamy następnie reakcję Kościoła. Jakie myśli mieliście na temat tej reakcji Kościoła? Radykalne, ale uzasadnione. Czyli po pierwsze nie było żadnej polemiki z jego dykteryjkami. Tutaj mi się taka myśl pojawiła, jak tam tych 36 zginęło, to byli mężowie, ojcowie, żony straciły mężów, pięciu ojców. Bo to się tak wydaje takie okrutne, wziąć i pozabijać. No ale ktoś tam płakał przez tego grupę. On podjął grę, która miała straszną stawkę, stąd bierze pod uwagę, że straszna, że tak powiem, konsekwencja spadnie także na niego. Ukaranie grzechu miało wymiar społeczny. Zarówno sama egzekucja, jak też właśnie to wszystko, to co mówisz, że strach pada na wszystkich w tym momencie też, nie? Bo widzą, to nie gdzieś pokątnie się dzieje, tylko widzą, jak Bóg rozprawia się z grzesznikiem. Czy co się dzieje z grzechem. Że ta metoda ukamienowania to jest ta zbiorowa kara. Każdy brał udział w wyegzekwowaniu tej kary. No tu oczywiście czymś strasznym jest spalenie i zabicie całej jego rodziny. Nieludzkie czy coś takiego, tylko problem, że to było w tym przymierzu. Że grzech spada na drugie i trzecie pokolenie. Jakaś taka myśl ogólna, którą chciałem z tego archaicznego tekstu, ze Starego Testamentu, żeby nam została, to, że grzech to jest poważna sprawa. I Bóg do grzechu podchodzi poważnie. Grzesznik może podchodzić niepoważnie.
Kościół może podchodzić niepoważnie do grzechu. Rodzina może podchodzić niepoważnie do grzechu. Ale Bóg do grzechu podchodzi poważnie. Tak było, jest i będzie. Teraz chciałem, żebyśmy zbadali, czy dla nas, ludzi Nowego Testamentu, Kościoła Nowego Testamentu, w jakiś sposób przenoszą się, i jeśli tak, to w jaki sposób, te zastosowania dotyczące, czy obserwacje dotyczące wpływu grzechu na społeczność. Takim najprostszym, najjaśniejszym tekstem, od którego rozpoczniemy naszą rozmowę na ten temat, to są Dzieje Apostolskie, 5 rozdział od 1 do 11. Pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy. A resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to opomotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, że tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, obnęli go, wynieśli i pokrywali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. To nie jest Stary Testament. To jest Kościół. Kościół Jezusa. Kościół Nowego Testamentu. Zobaczcie, jaka analogia jest do tamtego grzechu. Też dotyczył spraw materialnych. Ten grzech nie, to nie jest cudzołóstwo, nie jest zabójstwo. Jak to się nam, że jak ktoś tak kogoś zabił, to tego, a jak tylko trochę ukradł, no to normalny, bo kto nie kradnie, nie? I tak dalej, nie? Zobaczcie, że jego grzech w naszej ludzkiej ocenie jest drobniejszy niż tamtego kolegi z Podaju. Nie, że tam były potrzeby, ogromne potrzeby finansowe Kościoła, no i na przykład Barnaba sprzedał tę ziemię i wszystko, co za tą ziemię dostał, dał na te potrzeby Kościoła. Nie? Ci chcieli naśladować jego pobożność. Chcieli też udać takich samych pobożnych. Nie? Mieli jakiś dobry impuls w tym pewnie, nie? Że no chcieli coś dobrego zrobić. No to wziął tam, sprzedał jakąś swoją nieruchomość, Ananiasz z Safirą, a stwierdził: no, a teraz wszystko dać. To tak niepolitycznie. Nie, to dobra, to my tak trochę zostawimy, resztę damy i powiemy, że wszystko się da. No przecież co, nikomu się krzywda nie stanie, nie? To bo Kościół dostanie kasę, będzie miał tam te wdowy i tych wszystkich, co przyjechali na to święta i zostali po zesłaniu Ducha Świętego, będzie miał czym karmić, nie? No a my też nie dostaniemy z ręką w nocniku, tylko jakaś gotówka na czarną godzinę będzie. Mamy kolejne spotkanie Kościoła, a Piotr ma jakieś wąty. Piotr mówi: co ci do łba szczeliło? Mówi: jak szatan opętał twoją duszę, żeś, co żeś takiego zrobił? Nie? Dlaczego Piotr mówi tak ciężkie słowa na wejściu? Pierwsza teoria, no to pewnie, że wie, co zaraz się stanie, nie? Może i wie, tego nie wiemy. Ale wiemy, co na pewno wie. On wie, jaki Bóg ma stosunek do grzechu. On tę historię zna i pamięta. I nie tylko tą, ale jeszcze i inne. On wie, że ten Bóg, w którego wierzymy, któremu powierzyliśmy nasze życie, on ma dalej taki sam stosunek do grzechu, jak miał te 1000 lat temu. I on wie, że Bóg nie puści tego płazem. Że coś się wydarzy.
a nawet więcej, że coś już się wydarzyło, że ten grzech nastąpił, że coś strasznego stało się w kościele. No mówi do niego z taką straszną pretensją. Nie mówi, no jak tam trudne dzieciństwo, nie dojadaliście, jak byliście mali, tak? Bida była w domu, no i musiałeś sobie zostawić trochę na później, czy coś takiego, nie? Tylko od razu mówi, jakżeś ty mógł to zrobić? Nie wiesz, z kim zadarłeś, nie wiesz, że to chrześcijaństwo to nie jest zabawa. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. No i pada z żoną. Tu zobaczcie, jest pewna różnica. Między Kościołem a Starym Testamentem, między Kościołem Starego Testamentu, Ludem Bożym Starego Testamentu, a Ludem Bożym Nowego Testamentu jest pewna różnica. No, nawet duża. W tym aspekcie karania grzechu. Tam w ogóle nie dyskutowali. Do drugiego i trzeciego pokolenia poszło. Jeden z kto z kamieni, wszyscy tam razem ich pogrzebali. A tutaj każdy zdaje sprawę za siebie. Najpierw mąż, pierwszy odpowiedzialny, przychodzi żona i ma szansę. Skutek społeczny jest ten sam, nie? To co Henio mówił wcześniej. Strach padł na wszystkich. Różnica jest taka, że kto inny dokonał egzekucji. Tam wszyscy sami musieli, chcąc być wierni Bogu, dokonać tej egzekucji. Tutaj egzekucji dokonuje sam Bóg. Skojarzenie z tym, co się stało pod Aj, nasuwa się bardzo mocno. Czyli, że Bóg ma dalej taki sam stosunek do grzechu, jego moralny charakter się nie zmienia, że Bóg też dba o czystość swojego ludu. Tak jak tam kazał wytracić, znaleźć i wytracić tego, który dopuścił się tego, tej kradzieży i oszustwa, tak i tutaj Bóg na samym starcie funkcjonowania Kościoła oczyszcza z grzesznika ten Kościół. Chciałem wziąć tekst z drugiego listu do Koryntian, 7 rozdział, wersety od 8-11. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. A jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę, teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, tak że niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnienie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Tu mamy ciekawy wgląd w stosunek do grzechu, czyli w rozprawę z grzechem już na poziomie właśnie nie indywidualnym, że ktoś kogoś tam pomaga mu, napomina go i tak dalej, tylko że czyjś grzech jest publicznie wiadomy. Jest powszechnie wiadomy nawet poza tym kościołem. No bo apostoł Paweł pisze listy, w to już są zaangażowani inni ludzie nawet spoza tego kościoła. Coś się zaczęło dziać, żeby zmienić ten stan rzeczy. Ten bardzo zły stan rzeczy. I teraz mamy tylko jak gdyby koniec. Chodzi mi o, żebyśmy się pochylili nad postawą tych grzeszników, czy tego kościoła, bo nie wszyscy zapewne tam grzeszyli, bo ich grzech polegał na tolerowaniu grzechu części tego kościoła, a nie na samym tym cudzołóstwie, czy jakichś tam tych aberracjach, nie? Różnych. Chodzi mi teraz o to, jak się historia zakończyła. Czym się zakończyła? Inaczej mówiąc, jakie jest dobre zakończenie sytuacji, kiedy grzech w kościele się pojawi i nie zostanie wypleniony na tym poziomie osobistego nawrócenia, czy też w tym małej grupie tych dwóch, trzech świadków, a ogarnął jak gdyby cały Kościół. W Starym Testamencie załatwiało się sprawę oczyszczenia przez wyplenienie człowieka i jego rodziny. W sytuacji Ananiasza i Safiry widzimy, że też oczyszczenie nastąpiło przez śmierć, ale tę śmierć zadał sam Bóg. Tu Kościół tylko obnażył grzech. Tu mamy normalne
czyli takie jakby powszechne, standardowe, standardową procedurę walki z grzechem w Kościele Nowego Testamentu i mamy sytuację, kiedy nastąpiło oczyszczenie. Apostoł zaświadcza temu Kościołowi, pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Mamy ten owoc nawrócenia tu opisany. To może być dla nas bardzo poważna lekcja tego, czego mamy szukać u grzesznika nawracającego się. Niektóre z tych określeń mogą nas dziwić. Na przykład uniewinnianie się. Co to za nawrócenie związane z uniewinnianiem się? Słowo kara też tutaj nas troszkę dziwi. Kara za grzech? Tekst nie jest łatwy, także w greckim, no zaraz zobaczymy. Panie Michale, poproszę o te określenia dotyczące oczyszczenia już. Jaką gorliwość pierwsze jest, nie? 11 werset ciągle męczymy. Gorliwość. Czyli tu tego, w angielskim też. Tak? Ja mam jeszcze tutaj tłumaczenie Biblii Tysiącletniej i Biblii Gdańskiej. To jest pilność w Biblii Gdańskiej i gorliwość w Biblii Tysiąclecia. Jakie uniewinnianie się? I to ja najpierw przeczytam polskie tłumaczenia. Biblia Gdańska, owszem, obronę Tysiąclecia jest, jaką już zbudziło w was gorliwość, obronę. Jak? Obronę. Słowo greckie apologię. Mhm. A po angielsku mamy? Czyli... jest to vindication. Nie. Windykacja. No tu myślę, że tak można sensownie iść w dwóch kierunkach. Albo oni oddzielali się od tego grzechu, mówiąc, to myśmy go nie popełniali, ci, którzy go nie popełniali. A drugie, no to obrona oznaczałaby pokazywanie właśnie tego, co zrobili. Ta rehabilitacja to był ten sposób oczyszczenia, co już zrobiliśmy, żeby ten grzech wyplenić, żeby odciąć się od niego. Pokazują, jacy są teraz czyści w tej sprawie. Dalej, jakie oburzenie. Tu mamy, Biblia Gdańska jest dobra, zapalczywość jest. No, Biblia Tysiąclecia tu podobnie, oburzenie, jak w greckim. Poruszenie. Aha. Indignation, taki rodzaj gniewu właśnie. Rzeczywiście grzech powinien nas poruszyć emocjonalnie. Jaką obawę Gdańska? Bojaźń, tysiąclatka, bojaźń. Bojaźń. Takie znane słowo phobos. Phobos, tak, ta fobia. No. Tak, strach. Strach. Czyli jaki strach? To zobaczcie, że to, co mamy i w Starym Testamencie, kiedy grzech zostaje ujawniony, jego skutki i Boża reakcja, jest strach. Kiedy mamy Nowy Testament, Ananiasz i Safira, jest strach wśród tych, którzy pozostali przy życiu. I tu, kiedy mamy już ten owoc nawrócenia, taki normalny owoc nawrócenia po grzechu Kościoła, jest też strach. Boją się tego, bo wiedzą, że zadzierają, że grzech to jest zadarcie z wszechmocnym Bogiem. Jaką tęsknotę Biblia Gdańska, żądność taką i tysiąclatka tęsknotę. Upragnienie. Żądność. Czyli jak byśmy to rozumieli? Jaką tęsknotę? Tęsknotę rozumiemy do czystego życia, do błogosławieństwa Bożego, do doświadczania przyjaźni z Bogiem. Jaki zapał? Owszem, gorliwość Gdańska, tysiąclecia, zapał. Skwapliwość. Też gorliwość. Mhm. Prawdopodobnie ta gorliwość oznacza tutaj jakieś usuwanie skutków, czy naprawę. Nie? No i dalej jest ciekawa rzecz. Jaki zapał? Jaką karę? A w Gdańskiej owszem, pomstę i w tysiąclatce znowu potrzebę wymierzenia kary. To jest obronę znowu, ale jest inne słowo niż to apologia. Tak. Jest takie słowo
Egdi Tessi. Wysłuchnie jaką pomstę na złu. Jest pewien ślad w innym tekście. Tam pamiętacie co, że wystarczy ta kara nałożona przez większość. To też się dzieje w tym samym kościele. Szósty werset. Drugi Koryntian, drugi rozdział, werset szósty. To jest inne słowo. Mhm. Ale jak jest przetłumaczone? Potępienie. Dość dużym dla takiego potępienie to przez większość. Że wystarczy to potępienie przez większość. Mhm. To jest napisane, że to wystarczającym dla takiego jest taka kara, która została nałożona przez większość. Mhm. Tu mamy pewien taki, no, jakby to powiedzieć, moment, o którym mało wiemy z Biblii, nie? W tym, i też mało mówimy w Kościele. Mówimy o nawróceniu, mówimy o owocu nawrócenia, że ten człowiek właśnie ma te rzeczy, o którychśmy tu mówili, żal, gorliwość, bojaźń przed Bogiem i takie wielka chęć naprawy, ale tu pojawia się w tym aspekcie jeszcze jakiś dodatkowy element oddziaływania wszystkich na będący skutkiem tego grzechu. Pojawił mi się obraz, znaczy myśl, że rzeczywiście w pewnych sytuacjach grzechu, który trwa długo, nie został jakimiś prostymi metodami, ani autorefleksji, ani jakiejś pracy z jedną czy z dwiema osobami, nie został wypleniony z człowieka, ten człowiek trwale się nie odwrócił od swojego grzechu, czy czasem niepotrzebna jest, oprócz oczywiście tych innych rzeczy, o którychśmy mówili, też jakaś konsekwencja dolegliwa, no bo tak tu należy rozumieć to słowo tego kara, która mu pomoże walczyć z pokusą. I jeszcze ku zachęcie ze Starego Testamentu do domu chciałem, żebyśmy sobie przeczytali fragment z Piątej Księgi Mojżeszowej, 21 rozdział. Zapiszcie, Piąta Mojżeszowa, 21 rozdział, 18 do 21.